Szanowni Państwo, druk 1122, projekt zmiany statutu miasta Krakowa. Uprzejmie proszę pan Dominik Jaśkowiec. Szanowni Państwo, do projektu uchwały wpłynęła poprawka, która wynikała z zastrzeżeń, jakie zgłosił jeden z obywateli naszego miasta Krakowa do projektu zmian statutu miasta Krakowa w zakresie informacji publicznej. Jak podobne zastrzeżenia zgłosiła Fundacja Instytutu Myśli Obywatelskiej imienia Stańczyka. Myśmy te zastrzeżenia przeanalizowali i dokonaliśmy pewnego uproszczenia tekstu, który wynikał ze złożonych zastrzeżeń i propozycji. W tych zastrzeżeniach uwaga była jeszcze jedna kwestia, której komisja nie uwzględniła w autopoprawce z uwagi na opinię prawną. Otóż i Fundacja i pan Kowalkowski zgłaszali uwagę, aby w trybie dotyczącym ogłaszania w formie elektronicznej dokumentów w zakresie informacji publicznej umieścić terminy nieprzekraczalne, z których te dokumenty od ich wytworzenia muszą się w tymże biuletynie informacji publicznej znaleźć. Myśmy zasięgnęli opinię prawną w tej sprawie i chciałbym jej fragment odczytać. To jest opinia prawna pana radcy prawnego Kościoła Nóżki. Myślę, że końcówka tutaj tej opinii będzie najwłaściwsza, bo tutaj jest całe sedno problemu. Pan radca pisze tak. Podkreślić należy, iż w ustawie o dostępie do informacji publicznej brak jest upoważnienia delegacji do określenia przez inny podmiot terminu publikowania dokumentów w biuletynie informacji publicznej. W przypadku aktu prawa miejscowego przekroczenie delegacji ustawowej stanowi istotne naruszenie prawa. Zgodnie z artykułem 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowienie prawa miejscowego następuje nie tylko na podstawie, lecz także w granicach upoważnień ustawowych. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, czyli w naszym przypadku Rada Miasta Krakowa, ma obowiązek przestrzegać zakresu upoważnienia, jakie udzielił mu ustawodawca przy tworzeniu przepisów wykonawczych. A w tych działaniach nie może tego upoważnienia zawężać ani przekraczać. W tym stanie rzeczy wskazany przez Radę Gminy terminu publikacji dokumentów w biuletynie informacji publicznej może zostać uznane za działanie przekraczające granice upoważnienia ustawowego, które jest niedopuszczalne. W ustawie mamy zapis mniej więcej, znaczy w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej mamy zapis taki, że należy niezwłocznie publikować informacje w biuletynie informacji publicznej, nie ma tam terminu. Dlatego postanowiliśmy tej uwagi nie uwzględniać, tej propozycji nie uwzględniać, natomiast komisja będzie chciała, aby będzie sugerowała i prosiła Wysoką Radę o przyjęcie rezolucji, myślę, że na następnej sesji takowa się pojawi, aby w ustawie o dostępie do informacji publicznej wprowadzić zapisy, które będą określać ten maksymalny dniowy termin, w którym osoby odpowiedzialne za publikację informacji w biuletynie informacji publicznej będą takową publikację musiały zamieścić. To jest jakby wyjście naprzeciw postulatom zgłoszonym do nas przez mieszkańców Krakowa. Dziękuję. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję w sprawie autopoprawki. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w mniejszej sprawie? Nie widzę. Stwierdzam odbycie drugiego czytania. Przechodzimy do głosowania w druku 1122. Uprzejmie proszę o zabranie głosu. Głosowanie. Szanowni Państwo, głosujemy w druku 1122 za tą poprawką. Głosujemy. Czy wszyscy Państwo już wzięli udział w głosowaniu? Dziękuję za to głosowanie. Uprzejmie proszę o wyniki. Głosów za 25, przeciw 0, wstrzymujących się 1 osoba, nie brał udziału w głosowaniu.